Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj, kiedy jesteśmy w Krosinie, przy okazji chcemy kolegom pokazać kabinę, którą koledzy tutaj z Krosina, organizatorzy wspólnego gołębnika sprzed dwóch sezonów, mieli tutaj do transportu gołębi. Oni tą kabinę kupili używaną. Oni oczywiście ją wzięli, doprowadzili do takiej postaci, jak teraz widzimy, można używać ją. Tutaj jest roleta, jeszcze Sebastian pokaże. A teraz jest ta kabina na sprzedaż, gdyż jako, że sami już nie organizują gołębnika, to jest im niepotrzebna, a zajmuje tutaj ona dość dużo miejsca i tutaj, zobaczmy, tutaj cały plac jest pełny różnego rodzaju produktów i o to miejsce im tutaj bardzo zależy, się starają. Dlatego powiedzmy coś więcej, jaka jest cena za tą kabinę mniej więcej, albo w co jest ona wyposażona, ile koszy, na ile gołębi? Kabinka jest na 660 gołębi, była przewidziana. I to jest tak, my ją kupiliśmy używaną, oczywiście była pomalowana w tym czasie na nowo. Kosze były też wszystkie oczyszczone, pomalowane. Były pozakładane tam, gdzie nie było, też pleksa jest pozakładana nowa. Czyli jest wszystko wymienione kompletnie? Tak, wymieniona. Dwie roletki są, bo ona z jednej i z drugiej się otwiera. Na aha, czyli na dwie strony jest. Na dwie strony. Z drugiej strony jest tak samo. I z drugiej też. Rolety są nowe. I on się nakłada na przyczepę. Tak. Wy tu mieliście taką platformę? My mieliśmy platformę, jak ktoś ma tam przyczepę, to może sobie... Zobaczcie, takie łapy. Przygotowane na widzimy. Widlaka. Tak. Załadunek pod widlaka, nie? Aha, czyli wózkiem widłowym się podjeżdża. Wrzuca. Tak. No i tutaj są łapy mocujące, u nas akurat to pasowało w tym miejscu, ale to mocowanie można sobie dowolnie przerobić, nie? Tak. Jest oczywiście tutaj przygotowane pod plombowanie. I system centralnego otwierania. Otwieranie jednej i drugiej strony osobno. Widzimy. I tych koszy tutaj jest 2, 4, 6, 8, 16, 32 kosze. 31, razy. Bo jednego nie było, jak aha, kupiliśmy. Także jeden 31 koszy. I już nie dorabialiśmy, no ale to tam myślę, że nie jest. No, pokażmy sobie roletę, jak ona ładnie zjeżdża. I roletka tutaj jest też kluczona. Tak to wygląda. Można to sobie zakluczyć. Tutaj było chyba przygotowane też miejsce na plombę, jeszcze, że można było założyć. Cena to już przez telefon się będą koledzy tutaj... Cena przez telefon. Jak będzie chętny, to się na pewno tak dogadają. Tak jest, jak ktoś będzie tutaj. Czyli mamy taką kabinę. A, no na... świeżo są obróbki blacharskie, tak samo obita została blachą, to jest wszystko nowe. Mm-hmm. Także myślę, że tutaj tak to wygląda. Posłuży jeszcze długi dobrze czas. Wymiary, żeby podać może, to było 2 na 3 metry. 2 na 3 metry szerokość i długa, a wysokość też około 1,5 metra gdzieś. No mniej więcej. Dobrze. Czyli waga to jest taka, jeszcze nie pamiętasz. Waga nie pamiętam, ale to praktycznie tam... No nic, to już nie będziemy mówić. Nie, nie. Także chcę, dziękujemy, nie chcę zmyślać, i zachęcamy. Bardzo małym widlaczkiem była ładowana u kolegi, od którego odkupiliśmy. Zachęcamy wszystkich do informowania się tutaj i zakupu tej właśnie kabiny transportowej. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.